Radomscy posłowie Koalicji Obywatelskiej Anna Kluzik-Rostkowska i Konrad Frysztak pytają ministra obrony narodowej, czy polska grupa zbrojeniowa zostanie zlikwidowana. Nie będzie strajku pracowników w spółce Radcon, związki zawodowe dogadały się z zarządem co do podwyżek. W Radomiu rozpoczęły się 7 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Dobry czas, witam Państwa w piątek 22 listopada. Zapraszam na informacje telewizji Ideami. Czy polska grupa zbrojeniowa zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie Agencja Uzbrojenia? Jeżeli tak się stanie, to czy siedzibą agencji pozostanie Radom? Między innymi takie pytania skierowali do ministra obrony narodowej radomscy posłowie Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska i Konrad Frysztak. O likwidacji polskiej grupy zbrojeniowej informuje Dziennik Rzeczpospolita. Według gazety struktury PGZ-u wraz z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej utworzą nową agencję uzbrojenia. To efekt walki o wpływy w rządzie, piszą autorzy artykułu. Do rewelacji dziennika odniósł się Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, razem z poseł Joanną Kluzik-Rostkowską. Wysłali m.in. do ministra obrony narodowej kilka pytań w tej sprawie. Po pierwsze, czy Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza zlikwidować polską grupę zbrojeniową? Jeśli tak, to jakie są tego powody? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej zarejestruje Agencję Uzbrojenia jako nowy podmiot w Radomiu? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje budowę w Radomiu siedziby Agencji Uzbrojenia? Czy MON planuje budowę w Radomiu Centrum Usług Biznesowych Agencji Uzbrojenia? Jakie lokalizacje na terenie Radomia są brane pod uwagę przy realizacji tych inwestycji? Czy likwidacja polskiej grupy zbrojeniowej wiąże się ze zwolnieniami w spółce? Jeśli tak, to ile osób straci pracę? Ile osób znajdzie pracę w Agencji Uzbrojenia? Czy likwidacja polskiej grupy zbrojeniowej będzie miała wpływ na pracę i funkcjonowanie fabryki broni Łucznik Radom? Czy w związku z planowanymi zmianami są zagrożone dotychczasowe zamówienia dla fabryki broni Łucznik Radom? O komentarz poprosiliśmy wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza w rozmowie telefonicznej z nami. Minister Wojciech Skurkiewicz stwierdził, że doniesienia Rzeczpospolitej nie mają nic wspólnego z prawdą. To fakty medialne, dodał. Minister Skurkiewicz przypomniał, że polska grupa zbrojeniowa ma podpisane porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu o lokalizacji PGZ-u w zrewitalizowanym w przyszłości budynku dawnej fabryki broni. Zdaniem ministra obecne władze Radomia blokują realizację tej inwestycji poprzez brak porozumienia z ARP dotyczącego liczby miejsc parkingowych wokół tego budynku. Nie będzie strajku pracowników w spółce Radcon. Związki zawodowe działające w spółce i jej zarząd doszły do porozumienia w kwestii podwyżki płac. W czwartek w Radcomie pracownicy przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związek zawodowy działający w spółce domagał się podwyżek płac o 800 zł dla pracowników wykwalifikowanych i o 600 zł dla pracowników niewykwalifikowanych. Zarząd Radcomu proponował podwyżkę w wysokości 220 zł do każdej pensji. W czwartek z udziałem mediatora odbyły się negocjacje w tej sprawie. Jak poinformował nas Waldemar Kordziński, prezes Radcomu, negocjacje zakończyły się osiągnięciem kompromisu, który, jak mówi prezes Waldemar Kordziński, jest wypadkową oczekiwań płacowych związku i możliwościami ekonomicznymi Radcomu. Spotkaliśmy się w pół drogi, dodaje prezes spółki Radcom. W Radomiu rozpoczęły się 7 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Swój dorobek wydawniczy prezentuje 31 wydawnictw i instytucji. Targi potrwają do soboty. Radomskie targi wydawnictw regionalnych odbywają się w foyer sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. W tym roku swój dorobek prezentuje 31 wystawców. Wśród nich znalazły się stoiska radomskich instytucji, w tym m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Resursy Obywatelskie, Muzeum Wsi Radomskiej czy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ale jest także Kielecka Jedność, jest krakowskie wydawnictwo Petrus, gościmy oddział Instytutu Pamięci Narodowej, lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, mamy wydawnictwo Nisza z Warszawy, czyli także wydawnictwa, które z sukcesami działają na rynku ogólnopolskim, ale okazuje się, że w tych oficynach wydawniczych wydają pisarze radomscy, więc to także to sukces radomskiej literatury, myślę. Radomskie targi wydawnictw regionalnych to nie tylko okazja do zapoznania się z nowościami wydawniczymi, to także doskonała okazja do spotkania z pisarzami i autorami. Jak przyznaje Anna Skubisz-Szymanowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, targi z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.
Widać zainteresowanie wśród Radomian. No, ten gwar na sali za nami świadczy o tym, że ludzie interesują się tymi targami. W tym roku zrobiliśmy taki eksperyment, organizując targi także w sobotę. Wyszliśmy tutaj naprzeciw zapotrzebowaniu i wystawców, którzy właśnie mówili, że sobota jest bardzo dobrym dniem na to, żeby organizować targi, ale także i osób odwiedzających targi, bo takie głosy docierały do nas. Za nami pierwszy dzień targów. Ci, którzy nie mieli okazji przyjść w piątek, mają szansę zapoznać się z tegoroczną ofertą w sobotę. O godzinie 10 odbędzie się natomiast spotkanie z laureatami tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia. To jest spotkanie, które wszyscy miłośnicy literatury radomskiej i wszyscy odwiedzający targi powinni przyjąć jako punkt obowiązkowy w tegorocznej edycji targu. W tym roku organizatorzy przygotowali dodatkową atrakcję, wystawę poświęconą Stanisławowi Wincenzowi. Targi potrwają do soboty do godziny 15. Trwa budowa nowej siedziby Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Siennie. Inwestycja otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Szkoła muzyczna w Siennie powstała 4 lata temu i od początku w planach była budowa nowej siedziby. Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu zeszłego roku. Będzie tam cała infrastruktura niezbędna do prowadzenia zajęć w szkole muzycznej. Nie tylko 8 sal dydaktycznych, nie tylko właściwe zaplecze typu garderoby, ale również sala koncertowa na 250 miejsc. Budowa nowej siedziby szkoły ma kosztować ponad 8 milionów złotych. Od Urzędu Marszałkowskiego otrzymała znaczne dofinansowanie, jest to kwota 3 miliony 680 tysięcy złotych na budowę właśnie budynku Szkoły Muzycznej w Siennie. No to chyba największe wsparcie w dziejach nie tylko szkoły, ale i gminy Sienno. Dofinansowanie od samorządu województwa mazowieckiego wyniosło ponad 3,6 miliona złotych. Władze lokalne zainteresowały samorząd województwa mazowieckiego w ramach takiego instrumentu, którym dysponują inwestycji ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego. Bezwzględnie ta szkoła muzyczna jest potrzebna, bo jest tam wspaniała, utalentowana młodzież, która dzisiaj odbywa zajęcia w złych warunkach, nie oszukujmy się. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Siennie funkcjonuje od 4 lat. Do placówki uczęszczają nie tylko uczniowie z Sienna, ale również z całego powiatu lipskiego i okolic. Dwudziestojednoletnia kozieniczanka Patrycja Gołda już w najbliższą niedzielę wystąpi na gali finałowej Miss Polonia 2019, gdzie powalczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Patrycja Gołda w czerwcu wygrała regionalne eliminacje konkursu Miss Polonia, a następnie przebrnęła przez zmagania półfinałowe i w najbliższą niedzielę wystąpi w wielkim finale. To kolejna laureatka wyborów Miss Polonia Ziemia Radomska, która dostała się do decydującej fazy wyborów najpiękniejszej Polki. No jest to wielka duma. My po to robimy, po to są te eliminacje, żeby dziewczyny dostawały się do finału i tam walczyły o najwyższe miejsce, o tytuł Miss Polonia 2019 w tym wypadku. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Liczymy, że uda się powtórzyć zeszłoroczny sukces, gdzie Martyna Górak została pierwszą wicemiss Polonia. W konkursie finałowym wystąpi 20 najpiękniejszych Polek. Jest to ogromne wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że jednak jestem reprezentantką Radomia i że przeszłam te dalsze etapy. Gala finałowa Miss Polonia 2019 odbędzie się w niedzielę w Serocku. Początek show o godzinie 20. Miejmy nadzieję, że Patrycja Gołda pójdzie w ślady Martyny Górak. Obecnie zeszłoroczna Miss Polonia Ziemi Radomskiej szykuje się do startu w wyborach Miss Intercontinental. W Egipcie będzie finał wyborów Miss Intercontinental, gdzie właśnie Martyna będzie reprezentowała Polskę i nasz region. Transmisję z gali finałowej Miss Polonia 2019 będzie można oglądać przez internet na stronie organizatorów konkursu. Dzieci z publicznego przedszkola nr 1 imienia Marii Konopnickiej w Radomiu złożyły ślubowanie i zostały pasowane na przedszkolaków. Dla dzieci i ich rodziców było to niezapomniane przeżycie. Ślubowanie w publicznym przedszkolu nr 1 złożyła grupa 26 dzieci. Po ślubowaniu dzieci zostały pasowane na przedszkolaków.
niesamowite emocje. To jest pierwszy raz, kiedy nasze dzieci prawdopodobnie występują publicznie. Dla nich niesamowicie długie przygotowania. Dla pań ogromna praca, jaką włożyły w to, żeby nasze dzieciaki dzisiaj mogły w fantastyczny sposób zaprezentować swoje umiejętności, jakich zapewne wcześniej nie znaliśmy. Dyrekcja przedszkola podkreśla, że pasowanie to zawsze duże wydarzenie w placówce, a przygotowania do niego są doskonałą formą adaptacji dzieci w nowym miejscu i środowisku, nie mówiąc już o integracji. Już stało się u nas tradycją właśnie, że w miesiącu październiku bądź listopadzie te najmłodsze dzieci mają możliwość zaprezentowania się przed rodzicami, przed dziadkami. Jest to na pewno wielkie wydarzenie w życiu każdego małego człowieka. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam jeszcze na sport i pogodę. Wyjątkowo po prognozie pogody nie będzie programu Punkty Widzenia. Z przyczyn od nas niezależnych do naszego studia nie mógł dotrzeć zaproszony gość. Za zmiany w programie przepraszamy. Tak więc kolejne spotkanie w programie Punkt Widzenia w najbliższy poniedziałek. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.